Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jeruzalem. A była w nim moc pańska, tak że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosący na łóżku człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przynieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: „Człowieku, odpuszczone ci są twoje grzechy”. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: „Kimże on jest, że odpuszcza bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?” Lecz Jezus przejrzał ich myśli i powiedział na nie. Rzekł do nich: „Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczone ci są twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź”? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Rzekł do sparaliżowanego: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu”. Natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: „Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj”. Pierwszy komentarz, jaki przychodzi mi do głowy po przeczytaniu tej Ewangelii, to oczywiście odniesienie tego do swojego życia, kiedy ja byłem w podobnej sytuacji. Kiedy to spotkałem ludzi, którzy mi mówili dobrą nowinę, mówili, że mogę się narodzić na nowo. Kiedy żyłem w nałogach, psychologowie mówili, że nie ma dla mnie wyjścia. Spotkałem ludzi, którzy mówili mi, że jest możliwe narodzić się na nowo. Myślałem sobie, że to jest jakieś górnolotne frazesy, które nie mają żadnego pokrycia w prawdzie. Myślałem sobie, że to jest po prostu niemożliwe, że gadają od rzeczy. Ale oni towarzyszyli mi dłuższy okres czasu. Minął rok, drugi rok. I to oni przynosili mnie do Jezusa. Żyjemy teraz w takich czasach, że samo słowo już nie wystarczy, że potrzebne jest, wydaje mi się, też towarzyszenie drugiej osobie. I ci ludzie towarzyszyli mi i byli mi wierni i cały czas mówili mi o tym drugim życiu, że jest możliwe narodzić się na nowo. Ja cały czas nie wiedziałem, o czym oni mówią, bo to jest kwestia, bo życie w Królestwie to jest kwestia doświadczenia. Często jak teraz spotykam się z ludźmi, czy staram się pokazywać na Jezusa Chrystusa, który ma wszelką władzę i to on dokonuje cudów, on łamie kajdany, on zrywa więzy, uzależnień, chorób, czegokolwiek. Oni patrzą na mnie jak na wariata, bo nie mają tego doświadczenia i nie dziwię się im. I w dniu, kiedy w 2001 roku, kiedy byłem właśnie na oddziale detoksykacji Wrocławskiego Szpitala Psychiatrycznego przy ulicy Korzeniowskiego. Pamiętam do dziś tą rozmowę z panią psycholog. Już byłem wtedy po rozmowach właśnie z ludźmi, jak ja ich wtedy nazywałem, z ludźmi Boga, którzy pokazywali mi którzy cały czas uporczywie z uporem maniaka mówili mi, że jest możliwe narodzić się na nowo i że to jest tylko dla mnie ratunek, bo psychologia mówiła, że ja do końca będę już uzależniony od heroiny, że będę właśnie więźniem do końca życia. Też nie z przypadku jesteśmy tutaj w takim miejscu, bo jesteśmy w Sypie, gdzie mieszkają ludzie, gdzie mieszkają bardzo bliscy mi ludzie w sensie takim mentalnym, bo też mam świadomość tego, że ja jestem człowiekiem zdolnym do wszystkiego i dzisiaj startuję z tego pułapu. Zawsze, kiedy wstaję rano i myślę właśnie o tej mojej pasji, którą jest Jezus, o której nie potrafię przestać myśleć, choć były takie próby, że próbowałem czasami wyrzucić tą miłość z mojego życia, to nie potrafię o nim przestać myśleć. Właśnie dlatego, że pozwolił mi doświadczyć tego, że jestem zdolny do wszystkiego. Jestem zdolny zabić, jestem zdolny zgwałcić, jestem zdolny okraść i tak dalej, i tak dalej. I dlatego zdecydowałem się na kręcenie tutaj, żeby może pokazać chociaż trochę, że Pan Bóg jest bliski człowieka, właściwie każdego, nie? Że Jego miłość nie ma żadnych ograniczeń. Wszystko jest zawarte według mnie w jednym zagadnieniu, mianowicie w doświadczeniu tego, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który żyje. To jest kwestia doświadczenia. I jest to pewna tajemnica, bo jest tutaj, jestem tutaj blisko, tutaj po mojej lewej ręce jest Sławek i my czekamy na to doświadczenie. Ja czekam, będę czekał razem z nim na to doświadczenie, bo jest możliwe żyć inaczej. Jest możliwe żyć inaczej, dlatego ja będę czekał ze Sławkiem na to wydarzenie w tym adwencie. Będę chciał, będę modlił się tak jak mnie przeprowadzili. Tak jak mnie przeprowadzili, tak jak w tej Ewangelii. Mnie prowadzili tak samo moi bracia teraz, z tej wspólnoty Halleluja. Oni mnie przyprowadzali. Przychodzili do mnie i mówili mi: Marcin, jest możliwe żyć na nowo. Narodzić się na nowo. Ja myślałem sobie: Boże, o czym wy mówicie? To jest jakaś mrzonka, to jest jakieś nieporozumienie, to jest jakiś wyjałowiony frazes. Ja nienawidziłem Kościoła, i dla mnie to był jeden wielki bałagan, Kościół. Ale oni byli wierni i towarzyszyli mi. I mnie to bardzo ujęło, że oni oprócz słów o Jezusie, o wielkich cudach i uzdrowieniach, oni mi towarzyszyli. Byli wierni temu i przyprowadzali mnie, tak jak w tej Ewangelii. Oni przyprowadzili mnie dokładnie, jak przestępowałem, bo kiedy przyszedł ten dzień, kiedy ja zostałem uwolniony w ten cudowny sposób podczas modlitwy, gdzie doświadczyłem właśnie tej przemiany, to oni mnie przyprowadzili. I to nie stało się tak. Sama modlitwa trwała, była faktycznie cudowna i można by było ją podać jako jakiś taki przykład takiego działania cudownego. Ale to był proces, bo oni mi cały czas wskazywali mi na Jezusa. Siali, jeszcze raz siali. Siali Ewangelię, siali tą prawdę, która tak naprawdę mnie wyzwoliła.